Witajcie, myczki z tej strony Teralu, w kolejnym odcinku z Horizon 4 na lokacji Kaiser Redux, jako nowa Anglia. W ostatnim odcinku pokonaliśmy dwóch z dużych graczy, ale niestety mieliśmy problem, ponieważ federalni mają pakt o nieagresji zresztą, więc no niestety zbytnio nie możemy póki co zrobić. Oczywiście możemy wyjść z frakcji i wtedy powinniśmy mieć możliwość zaatakowania. Jak sami widzicie, co chwila nas ktoś justifyuje, tylko że to nie my. Więc tak, więc warto byłoby też uciekać z tego, z tej frakcji jak najszybciej. Póki co zbieramy sobie punkty polityczne, żeby jak najszybciej, no, tutaj zdobyć te wszystkie kory. Okej, Dark Room Perverse Providence. Aha, czyli że podobno Lovecraft żyje i błąka się po mieście. A, sprawdźmy, o co chodzi. Okej. Może się okazać, że dostaniemy zmartwychwstałego Lovecrafta. To byłoby śmieszne. Okej, tutaj. Żeby nam trochę produkcję. Okej. Okej, okazało się, że jego trumna jest pusta i nie wiemy, czy on naprawdę ożył, czy po prostu ktoś ukradł jego ciało. Dobra, może sprawdźmy, co się z tym dzieje. Chociaż boję się to, że za każdym razem, kiedy dostaję informację, zakończ to, to jest możliwe, że nie robiąc tego, powodując, że zbliżam się do jakiejś bardzo, bardzo negatywnej rzeczy. Okej, tutaj będziemy kontynuować chorowanie bardzo chętnie. Oraz też, no jak sami widzicie, mamy tutaj dużo możliwości rozbudowy. Wydaje mi się, że zainwestujemy w stocznię, dlatego że potrzebujemy tutaj dużo statków, jeżeli będziemy walczyć z resztą. I też byśmy zaczęli szykować naszych marinesów do tego, że w przyszłości będą walczyć. Więc dodajmy sobie tutaj takie chunky, dywizje marinesów. Ok, możemy też zacząć produkować czołgi. I tutaj też wyprodukujmy jak wszystkie dywizje Marines. No bo jeżeli zacznę produkować je w trakcie wojny, to trochę nam zajmie czasu. Okej, okay. Na szczęście tutaj trochę nam manpowera przyjdzie razem z tym. Więc tutaj ukoronowaliśmy nowego króla. Czy on dostał płaszcz? Tak, dostał płaszcz. Jest nowym królem w żółci. Więc w międzyczasie może się tutaj zajmijmy tym, żebyśmy wyszli z frakcji. Wiem, że mało mamy dywizji, tak naprawdę powinniśmy się zająć tam. Okej. Okay. Więc tak. Okazało się, że Lovecraft żyje. I teraz przejmuje władzę. I mamy nową Anglię i... Kto to jest? Ten portret. Ale on głupio wygląda. Okej, okay, więc tutaj przejął władzę, tylko że mam taki problem, że... Totalnie nie mamy tego. Okej. Okay. Czy to jest jakaś taka totalnie tajna ścieżka, której nie wiedziałem? O tak. Czyli zmieniliśmy poglądy i teraz socjalizm jest dobry. Okej. Okay. Dobra, możemy w sumie to zrobić, tylko... Oj! Nie możemy tego zrobić reszty, bo tutaj jest... A czekajcie, czy to jest...
Tutaj możemy wyjść z tego. Okej, okay, dobra. Póki możemy wyjść, to wyjdziemy. To, że Lovecraft wygląda tak, jak wygląda, to jest śmieszne. No i teraz łączymy się ze wszystkimi dziwakami z Ameryki. Okej, okay, oczywiście, zgadzamy się. Niech ten gościu przyjdzie. Nie wiem, skąd on jest. Ferdinand to jest. Dobra, ty też możesz przyjść. Zobaczmy, kto to jest. No tutaj, Howard Scott. Teraz możemy się zgodzić na wszystkich dziwaków z Ameryki. Niech przychodzą. Dobra, szczerze nie sądziłem, że jest taka ścieżka. No była ukryta. Tutaj jakiś mentor. No nie powiem, trochę mnie zaskoczyło samym. Po prostu to, że Lovecraft przeżył i teraz stał się socjalistą, to jest w ogóle zabawne, ale to wydaje mi się, że poprzedni portret po prostu był fajniejszy i to dla mnie był, to jest taki minus, że po prostu straciliśmy fajny portret. Okej, okay, niech się tutaj powoli zbierają, jak tam wygląda z resztą. Tutaj powoli korujemy, tylko że jest taki problem, że to jest chyba ostatni kor, jaki możemy zrobić. Więcej już nie będziemy mieć terytoriów, musimy po prostu zająć się nimi. Za chwilę się tutaj widzimy. The Queen in Yellow and the Princess of Providence. Ok, czyli tutaj jakaś historia o tej. Ok, turn away from Anglophilia. Tak, kończymy z Anglophilią. Tutaj mamy duży bonus. Pytanie jest, co tam możemy sobie wziąć teraz? Jakiego, co by nam naprawdę by pomogło? Ten środkowy jest. No Marx, no syndicalism, no revolution. Okej. Okay. Chyba uznajemy, że Cthulhu nie jest już naszym władcą. I to jest smutne, że już naszym władcą nie będzie Cthulhu. Naprawdę smutny dzień. Okej, okay, tak, wychodzimy z tego. I jest chyba możliwość zaatakowania. Ale może jeżeli... Oby nie było coś takiego, że jak ich zaatakują, to wtedy takie, że o, to pomożemy wam. Okej. Okay. Tak, atakujemy was i fajnym byłoby, gdybyśmy zaatakowali ich, kiedy nie ćwiczyliśmy, ale też tak można. Okej. Okay. W głównej mierze chodzi o to, żebyśmy zajęli się tym i za chwilę wyślemy tą armię, żebyśmy tam... Okej, okay. Services Organization Form, fajnie, fajnie. Żebyśmy jak najszybciej tam wysłali naszej dywizję. Okej, okay. Atakujcie tutaj. Nie wiem, czy się uda, bo w sumie to jest taka trochę słabsza dywizja. Okej, okay, idźcie jak najszybciej w tamto miejsce też. Musimy zacząć się bronić. No tak, nie udało się nam. Jak sądziłem. Okej, okay, ale czy możemy po prostu wejść? Możemy po prostu przejść dookoła. Okej, okay, widzę, że nie do końca, ale już powoli sobie ogarniamy tutaj. Jak to wygląda z powietrzem? Pokazuje, że trochę słabo jest, ale na szczęście sobie ogarnęliśmy trochę samolotów. Więc je zaczniemy też wysyłać. Okej, okay, co tutaj jest? A cruise accusation and revenge of the body snatchers. Okej. Okay. Okej, okay, chyba wydaje mi się, że to byłoby najlepsze, ale
Tak naprawdę mamy dużo. Dobra, wybaczamy im. Co możemy innego zrobić? O Jezu, mają 10 dywizji. Skąd oni mają 10 dywizji? Czy oni to jakiś port zdobyli? Nie. Ale, że tak powiem, AI postanowiło im wytworzyć 10 dywizji w stolicy. Okej. O Jezu, musiałem kichnąć. O, sorry. Dobra, wysyłamy tutaj, bo ci stoją. Okej. Przyjmijcie. Możemy o tutaj. O właśnie. Przyjmijcie to. Uczyliśmy. No i Waszyngton też jest otoczony. No niestety, ale tutaj może mieć problem z tym, dlatego że w Waszyngtonie się respiło trochę dywizji. Wejdźcie tutaj. Jak to wygląda z tym? No, już trochę kontrolujemy, więc może niech odzyskają część terytoriów. Okej, to możemy zrobić. To jeden dzień, to za chwilę się to zrobi. To już za chwilę będzie. Tutaj możemy też tutaj zrobić. Okej. Więc, kurde, ciągle się nam restartuje. Dobra. Kontynuując tutaj. O! W miarę duża armia nam się tutaj spełniła. Okej, wygląda na to, że Waszyngton to już powoli pada. Tam po prostu co chwila te dywizje przychodzą. No i teraz tylko 20 dywizji pokonajmy. Czyli oznacza to, że będziemy musieli tutaj pozdobywać, bo są jakieś kory ich tam. No, są jakieś lekkie kory. Dobra, niech się tutaj szybko przyjdą. Tak, Lovecraft zmienił zdanie, tak jak to już pamiętamy. To jest dosyć stara wiadomość. Okej, niech się tutaj... Tutaj niech idą. Wow, trochę już masz. Ale i tak cię będziemy trochę trzymać. Dobra, coś tutaj możemy porobić. Tutaj możemy już kolejne badania nad technologią. O Jezu, co to jest? Jakiś długi event. Że komuś się chciało pisać takie długie eventy. Okej. Już powoli tutaj nasze dywizje dojeżdżają. W głównej mierze to nie ma tutaj dużego problemu, bo się prawie wszystko zrespiło w Waszyngtonie i tutaj prawie żadnych dywizji nie mają. Okej, tutaj jest, to może lepsze pociągi. Jak to wygląda? No, no dosłownie jakiś jeden punkt zwycięstwa i będzie już po wszystkim. Okej, coś tutaj możemy zrobić. Zobaczymy, co tutaj będzie. A, czy to wystarczy, żeby pokonać ich, żebyśmy dostali? Nie, ale coś innego zdobyliśmy. Okej, w takim razie no, cała flota dla nas. I reszta terytoriów też dla nas. Bum. I bum. I mamy zjednoczoną Amerykę, nadal nazywającą się Nowa Anglia. Ale póki co zacznijmy tutaj odbijać. Oddawajcie nam Alaskę. Okej. Okay. Aha. Czyli czy ten Clark to jest ten, okej. Okay. No tak, zamienimy się. Jej, zjednoczyliśmy Ameryki. Teraz będziemy się nazywać Ludowa Astetyczna Związek Ameryki. Jej, koniec wojny. Aesthetic. Nie, to zapewne jakoś inaczej się tłumaczy. No ale wiadomo, o co chodzi. W takim razie, jak już tutaj zakończyliśmy w sumie, to pogarniamy sobie trochę tych produkcji. W ogóle teraz produkujemy tak dużo tych karabinów, że bardzo, bardzo wchodzą te ulepszenia. Okej, możemy też zwiększyć sobie produkcję samolotów.
czołgów też zapewne trzeba będzie trochę więcej ogarniać. I też tutaj statków możemy poogarniać trochę. Okej. W takim razie w sumie nam się udało tutaj zjednoczyć. Teraz musimy tylko przejść przez to. Możemy zamienić się w totalistów. Tak naprawdę tutaj mamy. Wtedy co się będziemy. Jak się będzie nazywana nasza frakcja? No, nadal to samo. Okej. W takim razie możemy zmienić swoją. Gdzieś w ogóle się zmieniła flaga. Okej, więc teraz to jesteśmy totalistami. Jej, nie powiem. Co chwila jakieś zmiany są. Teraz jest pytanie, co my w głównej mierze możemy porobić takiego, wiecie, co naprawdę byś było. Teraz możemy oczywiście co chwila tutaj robić, co powiem wam tyle, że może trochę to zająć. Nie wiem, czy w międzyczasie nie będzie jakiś eventu, bo tutaj jest Providence Leaves, ale to wydaje mi się, że to jest związane z tym, że my po prostu ożywiliśmy Lovecrafta. Coś. Nie wiem dlaczego, ale się spodziewałem, że tak będzie, ok. Tutaj damy Kennedy'ego, bo Kennedy jest. Ma tutaj ulepszenia do tych. Więc sobie dajmy go. A tutaj sobie dajmy kolejnego. Kim ty jesteś? Czekaj, mamy nadal tego, bo widziałem, o, tego gościa. Trochę śmieszne te mundury, jak to zrobili. Powiem szczerze, że próbowali dać ten zielonkawy kolor, to taki trochę nienaturalnie wyglądający jest, ale powiedzmy już, niech będzie. Czasami tak bywa, że chce się dać jakiś kolor, ale mundury mają na przykład ciemny kolor, więc jak się da jasny, to wtedy taki dziwny kontrast się robi. Okej, wydaje mi się, że tak naprawdę, oprócz tego, że my, wow, daliśmy mnóstwo tych stocznia, już się one wybudowały, więc możemy, nie wiem, dać tutaj rozpocząć produkcję, budowę ogromną tych wszystkich kolei w ogóle. Uwielbiamy posiadać najlepsze drogi na świecie. Ostatnio o wiadomościach było coś takiego, że próbowali jakoś tak pochwalić się, że, znaczy się pochwalić, próbowali pokazać, że teraz Polska to ma takie super infrastrukturę, a my tutaj nadal takie trochę zadupie. Ale w sumie jak porówna się infrastrukturę w Polsce, to nadal nie jest jakieś takie najlepsze infrastruktura na świecie. Nadal można poprawić ją. Okej, w takim razie, żeby nie przedłużać zbytnio, bo to by po prostu bym to robił chyba przez ile tam zostało. No, do końca tego odcinka i bym nie zdążył. W takim razie, kot. W takim razie sobie tutaj przyspieszymy trochę, bo no niestety, ale nam się tam zablokowało to. A może coś tutaj będzie. Okej, zobaczmy co to jest za event. Tak naprawdę mało co znaczące. Okej. Przejdźmy tutaj. Tutaj żadnych eventów nie ma. Tutaj są tylko bonusy jakieś. Okej. I zobaczmy co tutaj jest na samym końcu. Oblivion Calls. Okej. Więc w skrócie możemy zmienić sobie władcę z Lovecrafta na... nie wiem, czy to jego żona jest. Z jednej strony chciałbym zostawić Lovecrafta. Z drugiej strony może zobaczmy, co będzie. Że królowa w żółtym. O, nie w żółci, tylko w żółtym. W żółci lepiej brzmi. Będzie teraz kierować. I... myślałem, że będzie lepszy portret, ale dobra, niech będzie. W takim razie w sumie mamy wszystko zrobione. Zgaduję, że może jest gdzieś tutaj, o właśnie tutaj. Tu
Tutaj nie. A tutaj możemy sobie wybrać. Możemy znowu dołączyć do Antanty. Możemy dostać kor. Wow. Nie sądzę, żeby to było obecnie najważniejsza rzecz. Tak naprawdę nie mamy zbytnio rzeczy. Mamy back in business, ale to jeżeli mamy Providence, to nie możemy nic zrobić. Teraz zostajmy te dwie fabryki. To naprawdę nie jest jakaś obecnie mega duża rzecz, ale nie wiem co zrobić w drzewku póki co. To co możemy dalej robić w badaniach, to jest po prostu tutaj robić. O! Pułkownik w bieli! Nie no, to jest znakomite. Pułkownik w bieli. O, nie. Królowa w żółci, pułkownik w bieli. Okej, okay, co to jest? Więc w skrócie, możemy teraz dostać Wargol na cały świat, co jest po prostu podbojem całego świata i wiecie, no nie będę tego robić, powiedzmy sobie szczerze. Podbój całego świata zazwyczaj kończy się na tym, że no to jest taka totalnie normalna seria w Kaiser Reduxa i to jest kontynuowanie w ogóle, to jest desantowanie się. Dobra, kontynuujemy co Lovecraft chciał osiągnąć. To w sumie my jesteśmy Lovecraft. Więc możemy dostać nowy amerykański imperializm, co możemy odzyskać tutaj. I zgaduję, że to jest wszystko. No. Wydaje mi się, że dalej już nic nie możemy osiągnąć. Gdyby... Bo to jest coś takiego, że jak mieliśmy to, to moglibyśmy po prostu daje się zmienić, tylko żebyśmy musieli mieć no jednego z tych gości. A ja chciałem zostać przy Lovecrafcie. Dobra. Jako, że to już ostatni odcinek, powiedzmy sobie szczerze, dalszy podbój to coraz mniej osób by to oglądało i by tylko obejrzało ostatni odcinek. W takim razie pójdźmy na ten zapis, gdzie mieliśmy pierwszego wybór. Pytanie jest, czy to jest ten zapis, czy to jest inny zapis? Nie, to nie jest ten zapis. Dobra. Tak, no jak się zapisuje co chwila, to się tak ma. Będę musiał niedługo usunąć część zapisów, dlatego że już mam prawie 30 GB zapisów z Hoja. Okej, okay, w takim razie niech to stanie. Zobaczmy, czy coś tutaj się zmieni. Poczekajmy jeszcze tam chwilę. Chyba nic się po prostu nie zmieni. Oprócz tego, że to będzie Lovecraft rządził. Okej, okay, możemy sobie to dać. Okej. Okay. A jednak się zmieniło. Mamy inną flagę. W skrócie możemy po prostu... Czekajcie, mamy na tyle to? Nie, tutaj możemy na tyle to zrobić. W skrócie mamy inną flagę, mamy innego taga, oprócz tego, że dostaniemy zapewne embargo od wszystkich państw na świecie teraz. No to... nie wszystkich mamy. Ciekawe. Wiecie, może to są marionetki, dlatego... Jesteście marionetką czyjeś? Nie. A może macie ten sam... tak, mają ten sam... Ideologię co my? What? Nie. Wy jesteście... Też nie jesteście. Może z frakcji jesteście z kimś i... Ale to wtedy... Tutaj... Nie wiem na czym polega, nie mamy na wszystkich. Ale w skrócie... tutaj dostaliśmy socjalistycznego Lovecrafta, który powiedział, że jednak bogowie... Dlatego ten Kupulu i reszta, nie wiem, nas aż tak bardzo nie znam się na terminologii, skąd pochodzą ci bogowie z Lovecrafta, że jednak to oni nie rządzą światem, tylko tak naprawdę ludzie mogą rządzić światem, że w ogóle brak bogów i w ogóle, więc mamy Lovecrafta, szalonego Lovecrafta, który jeszcze bardziej jest szalony, bo już nie wierzy w dziwne istoty.
Okej, okay. Wydaje mi się, że to było fajna nawet seria. No, nie cierpię, kiedy dają mi podbój całego świata. Bo wiecie, bo to jest coś takiego, że no, mogłem zrobić ten podbój, ale jak ja raz chciałem zrobić to z pewną serią na... tam było chyba z tym bandytą, Capone. O, z Capone. To w momencie, kiedy już atakowałem tutaj międzynarodówkę i patrzyłem na wyświetlenia, to były one już takie małe, że takie, no nie, nie będę prowadzić dalej, bo nikt tego nie ogląda, więc sorry, ale jeżeli wiem po prostu, że nie będziecie oglądać tego zbytnio, to też po co mam kontynuować, a tam akurat bardzo dużo napisaliście propozycji serii, więc no nie będzie podboju świata, bywa. Nie każda seria musi się kończyć podbojem świata. Dobra, to z nami Trehol. W bardzo wam szczery na modkacji Kaiser Redux jako ludowa kraina Edrish Providence. Jezu. Zbyt dużo jest słów, które tłumaczenie na polski jest bardzo specyficzne, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Z wami Trehol. No to cześć.